Witam serdecznie z tej strony Cyber. Dzisiaj zaprezentuję Wam materiał, na którym będą przedstawione, a czy będzie przedstawiony najlepszy dungeon na patchu 1.1.2 do farmy Expa. Ten dungeon znajduje się na terytorium Skulls Glen i jest to oczywiście tunel Domhainu. Się teleportujemy tam. Jak będzie można zaobserwować, tam jest po prostu pokaźna ilość potworów. W połączeniu z metodą do resetowania dungeonów, która znajduje się również na kanale, już powinna być zuploadowana, da nam to naprawdę pokaźną możliwość do expienia. Wystarczy zobaczyć, że od samego początku będziemy atakowani po prostu przez hordy przeciwników, a w dalszej części jest tego jeszcze więcej. W tym momencie ja to robię na setnej randze. Ważne jest, żeby dobrać odpowiednio pieczęć. Tak, żeby jakieś bullshity się nie pojawiały. Dobra, no, przechodzimy. Jak można zaobserwować, po prostu kosmiczna ilość tych przeciwników tutaj się znajduje. Teoretycznie miały być wszystkie dungeony takie. No, w praktyce wiadomo, jak to bywa. Niestety tak kolorowo nie jest, więc tym bardziej warto korzystać właśnie z metody, i zaraz się wywalę. Warto korzystać z metody resetowania tych dungeonów, żebyśmy mogli korzystać właśnie tylko z tych najlepszych. Zarówno do farmy przedmiotów, golda, czy właśnie expa. No tutaj exp to jest po prostu kosmiczne w porównaniu z innymi dungeonami. Mamy po prostu cały czas fale przeciwników na nas, jedno z każdej strony. W połączeniu z sercem, które na przykład przyciąga, lub umiejętnością na przykład druida, co mówię, nekromanty, to mamy tutaj po prostu jedną wielką farmę expa. Działa to zarówno na świętych, zwykłych, jak i właśnie koszmarnych dungeonach. To jest bardzo ważne, bo w zależności od etapu gry będziemy mogli skorzystać z tego dungeonu i po prostu expić sobie w odpowiedni sposób dla nas, bez obawy, że to będzie trwało 100 lat. Dobra, teraz szybko uwolnimy więźniów. Wystarczy spojrzeć na pasek expa, to szybko idzie. A tak naprawdę jesteśmy niecałe 3 minuty w dungeonie. I bariera została otworzona. Ja tu przychodzę zarówno na XP, jak i właśnie na luta, więc po prostu robię każdą ścieżkę. Jeżeli na przykład tylko chodzi na XP, biegniemy głównymi ścieżkami, nie tracimy czasu. Jeżeli wybierzemy odpowiednią pieczęć, tak można zaobserwować, to jest po prostu spacer. Dobra, jesteśmy w drugim etapie dungeonu. Teraz wystarczy zobaczyć, mamy powtórkę. Idziemy, zbieramy. Idziemy, zbieramy. Idziemy, zbieramy. Oczywiście expo. Bardzo fajnie to idzie. A jeszcze jak mamy właśnie przyciąganie, no to... To jest czysta przyjemność. I proszę. 97 level. Jeżeli chodzi o luta, to różnie tu bywa. Czasami mamy mega luta, z kilkoma legendami wracamy. A czasami po prostu tak jak teraz, że jakieś pierdółki.
Dobra, idziemy dołem. Ważne jest, żeby w odpowiednim momencie się zatrzymać. Jeżeli na przykład zależy nam na resetowaniu, oczywiście metoda jest na kanale, znajduje się tutaj. Na resetowaniu dungeonów, no to staniemy w momencie, kiedy zdobędziemy pieczęć. Jeżeli oczywiście nie zależy nam na tym, no to też inna kwestia jest, to po prostu sobie przebiegamy. Wiesz, jak fajna kapliczka się trafi, to już. To już po prostu przejście zwykłe, szybkie. No dobra, trochę źle skręciłem, ale to nie przeszkadza, bo mi zależy właśnie na tym, żeby zczyścić całą mapę. Dobra. Mamy tutaj już wszystko. Teraz idziemy tylko po co idziemy? Po płaskorzeźbę, żeby wrzucić ją na piedestał. No, się tu znajduje. Fajne jest, że dungeon nie jest za duży, a owocuje właśnie w potężny exp. Tak naprawdę wszystko możemy tutaj farmić, co potrzebujemy. Idziemy do góry. Dobra. Spokojnie sobie wracamy. No, jeszcze jakiś przeciwnik się znajdzie. Give me some exp. No dobra. W tym momencie ja chciałbym resetować, no to oczywiście tutaj bym zresetował. Ja tego nie chcę, ja sobie spokojnie skończę, bo wbiłem 97 level, a mi o to chodziło, na to podejście, więc spokojnie teraz tylko. O, jakiś śmiercioodporny był. Zgarniamy sześciutko. O, i kolejna pieczęć do tunelu się pojawiła. Więc dla mnie bomba. Ja wracam sobie do miasta. Oczywiście pozdrawiam. Trzymajcie się.